Ulanzi VL49 2000 mAh. Co trzymamy w pudełku? Folię bąbelkową. Tak. Nigdy za mało folii bąbelkowej. Trzymamy. Ulanzi Vlog Master Plan. Też dostaniemy. Świetnie. Giveaway Tuesday. Zaraz. Zaraz. Mamy darmowy produkt do recenzji każdego wtorku. Jeżeli chcesz go otrzymać na YouTubie, dostaniesz go. Co? Jeżeli masz jakieś świetne nowe pomysły na produkty... Nie mam. Dobrze. Ulanzi Vlog Master Plan. Ostrzy czy nie ostrzy? Alo. I wreszcie dostajemy manual. Instrukcję. Zimna stopka. Cold shoe. Zimna stopka. Bardzo skomplikowana jest ta instrukcja. Nie dam rady chyba. Świetnie. To będzie najszybszy opis produktu na YouTubie. 4 przyciski. Włączanie, wyłączanie, sprawdzanie, ile Ci zostało baterii. 2 przyciski do zwiększania i zmniejszania jasności. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80 i 100%. Tymi przyciskami zwiększamy lub zmniejszamy jasność. Lub wyłączamy po prostu. Włączamy i wyłączamy. Lub możemy także sprawdzić, ile zostało nam baterii. O tym cała filozofia. Teraz sprawdzimy, jak oświetli mnie Ulanzi przy wyłączonym bocznym świetle. Ciemność, widzę ciemność. Ale mam Ulanzi. Ha! Okej, ale nie da się na to patrzeć. Nie da się. Nie, masakra. Nie. Jest, jak to radzi, nie mogę. Halo? Jezu, nic, to nawet z daleka radzi. Można też ewentualnie postawić, chociaż niezbyt to jest stabilne. 20%, 40%, 60%, 80% i 100%. Słuchajcie, myślę, że na pewno przyda mi się do mojej cyfrowej lustrzanki i to GoPro. Muszę tylko dokupić obudowę i dzięki temu, że jest tutaj ta zimna stopka właśnie. Myślę, że można ją tutaj, zimna stopka. Myślę, że ją spokojnie już w cyfrowej lustrzance próbowałem. Chodzi idealnie i myślę, że jak dokupię sobie obudowę do mojego GoPro, to też sprawdzi się. Wiadomo, GoPro niezbyt dobrze radzi sobie, nawet 8 niezbyt dobrze radzi sobie w kiepskim oświetleniu. Niestety nie można kontrolować kelwinów. Na pewno mi się przyda. O! Lampka LED-owa Ulanzi. I zwykła LED-owa żarówka 60W. Szkoda, że nie zapamiętuję pozycji ostatniej. Czyli po wyłączeniu zawsze jest na 20%. Cena 87 zł. Niezbyt dużo, ale dostajemy najprostszą funkcjonalność. Nie. Masakra. Ja nie mogę na to patrzeć. No cóż, myślę, że sprawdzimy sobie ją też w terenie i w całkowitej ciemności. Generalnie spoko. Na produkt za 87 zł na pewno mi się przyda. O, zapomniałem dodać, że 800 lumenów według instrukcji. Kąt oświetlenia 60 stopni. A, miałem sprawdzić, czy da się ładując włączyć i świecić. Zaraz sprawdzę. Tak się składa, że mam tu powerbank i teraz pyk i
bierzemy naszą kamerkę. Pyk. I włączamy. Pyk. Widać, że ładuje. Miga lampka. Widać, ładuje i świeci, więc rozumiem, że jednocześnie można ładować i oświetlać. Czyli można. Ewentualnie można z zapasowym powerbankiem iść, jak zabraknie baterii, jak zabraknie, jak już akumulator wyładuje się w tej małej lampce, zawsze użycie powerbanka, podpiąć i przedłużyć czas. O, zawsze można też taki efekt zrobić. A do tego potrzebne są dwa źródła światła, więc być może kupię jeszcze jedno. Dobra, słuchajcie, teraz jest zupełnie ciemno w pokoju. Dobra, teraz może nie jeszcze, ale już wyłączam. Pyk, proszę bardzo. Teraz zobaczycie, czyli ten pierwszy stopień 20%. To jest 20%, tak? Przy 20% można jeszcze wytrzymać, ale zobaczcie, jak zwiększę 40, 60, 80 i 100. I szczerze mówiąc, ciężko byłoby mi wytrzymać w takiej całkowitej ciemności i tylko przy tej lampce, patrząc i w obiektyw, i rzeczywiście, no, patrząc w obiektyw z zamontowaną lampką na lustrzance, na zimnej stopce, patrząc w obiektyw i mając 100%, no myślę, że po jakimś czasie oczy mogą zacząć boleć. No myślę, że w tym przypadku 40-20% jak najbardziej, 20% jak najbardziej wystarczy. Tak to wygląda w całkowitej ciemności. Tak, wiem, oczywiście możecie powiedzieć, no po co 100% w całkowitej ciemności? Być może wystarczy rzeczywiście tylko 20%. No dobra, ale inaczej jest rzeczywiście, jeżeli potrzebujecie z przodu oświetlić teren, a jeżeli będziecie chcieli coś nagrać, odwracając kamerę na swoją twarz, no to myślę, że trzeba będzie do tych 20% na pewno zniżyć, bo nie wytrzymacie długo. Tyle. A teraz czas na materiał z terenu. Dobra, jestem w terenie. Co prawda jeszcze nie jest całkowicie ciemno, ale myślę, że zaraz będzie. Kurczę i no dobra, możecie zobaczyć, jak oświetla przy 20% moją twarz. Tylko że tak naprawdę mi to świeci w oczy, że nic nie widzę, co jest przede mną. Musiałbym tak oświetlać, a wtedy nic nie widzę. No, ale jest to jakaś opcja. I said,